Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj poglądowo przedstawię, jak zrobić taką niedużą szafeczkę. Można to nazwać sekretarzyk. Ona ma być w tym miejscu, więc ja ją robię na swój wymiar. Tak by mi pasowała do reszty wystroju biurka po prostu, żeby była użyteczna. Wy jakbyście chcieli coś takiego zrobić, możecie to zrobić o innych wymiarach. Wystarczy to wymierzyć. Na początku warto ustalić sobie bryłę, czyli generalnie wysokość, szerokość, długość, w jakim zakresie chcemy sobie to konstruować. Następnie w ramach tej bryły, jak już wiemy, trzeba sobie wyznaczyć kształt szafki. Pamiętajcie, żeby odjąć od boków grubość sklejki na plecach, tak żeby nam potem nie wystawało na przykład powiedzmy 0,5 cm. No i oczywiście trzeba sobie zaznaczyć, jakie to powierzchnie mamy. Trzeba wszystko wymierzyć, jakie są skosy, no żeby to ładnie można było przyciąć. Po wymierzeniu wygląda to mniej więcej w ten sposób. Warto to sobie narysować, bo koncepcja zawsze może się zmienić, tak jak w moim przypadku między innymi. Następnie, jak już sobie wymierzymy, to warto zrobić tą zewnętrzną, powiedzmy, skorupę. Wyciąć ją porządnie, ja to zrobiłem z grubszej sklejki 6 mm. Ładnie wyciąć, oszlifować, zbić najlepiej gwoździami na kleju w dodatku. Najpierw, przynajmniej ja zrobiłem, najpierw ścianę tylnią, a następnie ścianki boczne. No i wyszło mniej więcej w ten sposób, czyli tak jak miało być według planu oczywiście. Następnie warto sobie przygotować jakiś plan na zagospodarowanie przestrzeni wewnętrznej. U mnie wygląda on w ten sposób, ja go później troszkę zmieniłem, bo chciałem jednak mieć troszkę wyższe i głębsze te szufladki, więc niewiele, ale trochę się zmieni w przypadku tego planu, ale najważniejsze, żeby mieć wyznaczony. Następnie trzeba wszystko sobie pomierzyć, najlepiej rozpisać na kartce gdzieś, tak żeby mieć wszystkie wymiary i na spokojnie zaznaczyć sobie też na sklejce. To już można robić z cieńszej sklejki, ja tutaj używałem 3 mm, a następnie nawet 2, ale 2 to już do szufladek. Trzeba też zastanowić się, które płaszczyzny robić razem, a które ciąć, zbić i skleić. Bo na przykład przegródki poprzeczne można robić razem, a te daszki powiedzmy można skleić w całości. Albo można odwrotnie zrobić, można poprzeczne zrobić w całości, całą taką boczki i tylko zrobić półeczki do tego. U mnie wygląda to w ten sposób. Zrobimy najpierw przegródki boczne i całą płaszczyznę. Nie wiem, czy to był dobry plan, ale bo się troszkę wyginała ta sklejka. Wymierzamy. Robimy kolejne przegródki. Właśnie tutaj jest różnica pomiędzy projektem, że troszkę cofnąłem do tyłu trzeci rząd szufladek. No i tak wygląda szafka w zaawansowanym stadium rozwoju. Widać, że już ma półeczki, ma przegródki. Jeszcze na górnej części nie ma wszystkiego zrobionego. Najpierw oczywiście te przedziałki boczne, a następnie kolejną półeczkę. No i voilà, tak może wyglądać. Teraz trzeba zrobić szufladki. No, nie jest to zbyt proste. Trzeba bardzo dobrze sobie wymierzyć, tak żeby pasowały na styk. Oczywiście sklejka się gnie, więc idealnie tego to ciężko zrobić. Zresztą też moje umiejętności nie są jakieś specjalne. Ale po wymierzeniu wszystkiego i oszlifowaniu powinno do siebie pasować i na kleju powinno zejść. Jak takie coś nam się stało, odłupało nam się troszkę, to się nie ma czym przejmować. Nikt z tego strzelał nie będzie.
tutaj pokazałem jeszcze taki proces składania jednej z szufladek, jak ja to robię, czyli najpierw nakładam klej na podstawkę, przyklejam pierwszy bok, następnie przyklejam plecki, tak żeby od razu poziom zachowały, a następnie jak już sobie klej podeschnie, to przyklejam drugi bok, później jak już to wszystko wyschnie, to jeszcze raz od środka nakładam więcej kleju, tak żeby to już było solidne i na stałe. Ja używam kleju na bazie Wicolu oczywiście, choć akurat tym razem to nie jest Wicol, to jest bardziej taki szybko schnący i bardziej wodoodporny klej. W sumie chyba trochę lepszy od Wicolu, nie żeby jakaś kryptoreklama tu była. Warto po kilka razy nawet przymierzać do otworu, bo lepiej 10 razy przymierzyć niż raz po prostu zrobić tak, żeby nie pasowało i potem wyrzucać. Następnie robimy sobie przody. Tutaj przy przodach można się przejechać, bo niestety przez to, że tam sklejka ma różne swoje krzywizny, nie jest wiadomo wszystko idealnie proste, nie idealnie przylega, to robią się takie szpary po bokach. Ale na spokojnie można to wszystko jakoś dopasować do siebie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób po przyklejeniu, czyli taka płaska powierzchnia z lekkimi wcięciami. Na razie to ciężko oczywiście wyjąć, więc trzeba koniecznie dorobić do tego jakieś uchwyty, nawet nieduże, żeby też nie były jakieś tutaj przesadnie wyeksponowane, ale muszą być. No, warto na tym etapie jeszcze sobie pootwierać, pozamykać szufladki, zobaczyć, czy wszystko dobrze pasuje do lega, bo ewentualnie jeszcze cały czas można przyszlifować, nie psując później ładnego wyglądu. U mnie na przykład tak średnio w niektórych miejscach pasuje, dopiero zaraz poprzycinam. Od środka pomalowałem taką, powiedzmy, czerwoną bejcą, od zewnątrz taką miodową, a sama szafka jest tylko bezbarwna. Wszystko działa poprawnie, więc tak naprawdę można już pakować do niej rzeczy. Sekretarzyk posłużył i do modelarstwa, i do rysunku, i do malarstwa. Wszystko w nim zmieściłem. Proszę bardzo, na dolnej szufladce będziemy mieli różne szpachelki, pierdółki, wiertełka, nawet jakieś nici, igły, nożyczki, takie pierdoły. W drugiej szufladce już tylko ołówki i ewentualnie gumki w sztywcie. W trzeciej mamy wszystkie gumki za strugaczki. W czwartej z kolei różne noże, kombinerki, jakieś piłki ręczne i takie inne rzeczy modelarskie. W kolejnej mamy wiertełka i pod spodem zestawy nożyków. Następne całe wszystkie moje farby olejne, wszystkie kolory tutaj nam weszły jakoś. Tutaj mam jeszcze farby i zaciski. W kolejnej różne części do Soleil Royal, te armatki, wszystkie jakieś ozdoby, co nam dają. No i humrole oczywiście modelarskie na bazie oleju. A w kolejnej szufladce różne gwoździki i inne rzeczy, które mamy w paczuszkach, takie najdrobniejsze. Dzięki za oglądanie. Cześć, do następnego.